Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejny rower, który aktualnie mamy w Biker Budzyk. Dzisiaj prezentujemy Wam ostatnio przez nas omawianego Onilusa, Muranusa, tylko teraz model wyższy. Jest to Onilus Muranus 4.0 za cenę 2699 bez złotówki. Tak. Jak tylko puściliśmy Muranusa 3.0, od razu pojawiły się głosy w komentarzach, jakbyście mieli Muranusa 4.0, to chłopaki nagrajcie. Chłopaki no dzisiaj go dostali i nagrywają. No i dzisiaj go nagrywają, także jest. Mhm, dokładnie tak. Mamy tutaj go na napędzie 2x10 rzędów. Jest to Shimano Deore. Jest to cały Shimano Deore. Nie ma tutaj żadnej mieszanki tego typu. Co zdarza się często, że widzimy rower, niby ma Shimano jakiś wysoki osprzęt, a tak się naprawdę okazuje, że przerzutka jest wysoka, a cały osprzęt jest... Korba i przerzutka jest Deore. No tak, no ale to co właśnie jest... Najważniejsze. No dokładnie, no ale często zdarza się tak, że korba jest gdzieś tam pomijana, jest pozagrupowa, a wysokiej jakości przerzutka, a reszta... Bo no, podobnie jak Unibike Onilus wkłada raczej łańcuchy KMC do swoich napędów, to też mamy łańcuch KMC. Heble mamy MT200, z tego co pamiętam. Tak, tak, MT200 to są. Także też mamy hydraulikę. Mamy widelec XCM z blokadą, z manetką blokady. To jest sprężynówka. Sprężynówka. Tak, tak. No ale przypominam. Ten rower kosztuje 2700. Ten rower kosztuje 2700. Jest na 10-rzędowym napędzie z korbą Deore, z przerzutką Deore, z manetkami również Deore. Ale warto też podkreślić, że support mamy wkręcany, czyli mamy w systemie Halotech korbę. To oznacza, że jest po prostu cało sztywniejsza. Tak. To jest też. Ale tego już nieraz Wam omawialiśmy. Na tą cenę. Mówiliśmy, jakie są jego zalety i wady. No w tej cenie nie jest to jedyny model, który ma. No, ale jeśli chodzi o resztę, jest mocno konkurencyjny. Dokładnie. Mam go na kołach 29 cali i są to koła składane przez Onilusa. Mamy obręcze kapsulowane, co zwiększa ich żywotność oraz całą sztywność tyku. No nie ukrywajmy, że kapsulowane obręcze trudniej, że powiedzmy, rozwalić, wyrwać nyple, czy coś w tym stylu, czy zcentrować nawet, tak? Bo tak, usztywnia nypel troszeczkę w kole. Nie ma takiego ryzyka, że naderwiemy. Co tutaj Onilus nam mówi tym rowerem? Że to jest rower o charakterze sportowym, ale do jazdy rekreacyjnej. Osprzęt jest taki, że ma służyć i jeździć i obsługiwać bezstresowo, bo tak się będzie pedałowało na korbie Deore, tak się będzie obsługiwało biegi z manetek Deore, z przerzutką Deore. Ale mostek mamy no, w opór wysoki, kąt, bodajże 30 jest, dosyć długi, także to nam mówi, że rower, mimo że ma pazur sportowy, jest jednocześnie wygodnym rowerem rekreacyjnym. Opona Jackrabbit od CST też nie jest agresywna. Nie jest agresywna, ale o dziwo bardzo dobrze trzyma się w terenie, na suchym, jak i lekko mokrym podłożu. Wiadomo, jak jest mocne bagno, to się nie przytrzyma, mały jest ten klocek. Natomiast jest gęsty i jest wystający, przez co w zakrętach mamy kontrolę, natomiast w piachu ona też bardzo fajnie jedzie i się szybko toczy. Natomiast w komentarzu było, że się szybko zużywa CST. No jest to z jednej strony racja. Sprawdza, jest budżetowa opona. Nie chodzi o to. Nawet te najwyższe modele, one się tak
one się też szybciej zużywają, bo to jest miękki bieżnik, przez to ta opona fajnie się też układa. No tak, jeżeli opona jest przeznaczona w teren, no to możemy kupić, no nie wiem, dużo jest zdań na temat Continentala, Schwalbe czy Nexisa, że one też się zjeżdżają szybko, no zależy jak jeździmy. No dokładnie. Na jakim ciśnieniu i w jakich warunkach. No ale z drugiej strony też jest prawda nieodzowna, że jeżeli jedziemy na taniej gumie, to ona jest tania, bo jest trochę słabsza, bo nie ma tak, cudów. Tak, tak, to prawda. Tak jak Impact, no zużywa się szybciej jak Schwalbe. No to jest... To są stare bieżniki Schwalbe, ale ta opona jest o połowę tańsza, zużywa się szybciej, no to obserwujemy to tak. Przecież. Nie ma cudów. Czyli tak, z bardzo dużych plusów tego roweru, na pewno napęd, gdzie mamy grupę Deore wsadzoną. Na pewno koła. Na pewno koła, które są mocne, na pewno manetka blokady, no w tej klasie już jest, można powiedzieć, no nie trzeba w większości się, standardem. Nie trzeba się schylać, ręką sięgać. Tak. Minusy. No trochę budżetowe opony, umówmy się, ale no, żeby ale się zmieścić to... w tej cenie, no to... Kurde, te opony to jest rzecz, która się eksploatuje. Którą szybko wymienimy sobie na lepsze. Dokładnie, czy nawet... Nie brałbym tego tak bardzo pod uwagę, patrząc, że ten rower kosztuje 2700 i jest na bardzo fajnym osprzęcie. No dokładnie. Co na pewno wymienię jeszcze przed sprzedażą, bo teraz spojrzałem i po prostu aż mnie w oczy szczypie. No ten dzwonek retro to po prostu... No. Taki dali, taki jest, ale... Ale jest dzwonek. Nie dają zawsze, nie dają czasami. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy mi się chłopaki nie pomyli na montażu, czy to jest dzwonek do tego roweru. Może był już przyczepiony do kierownicy, nie Może wiem. Może tak. Natomiast... Ostatnio w wojnie w Muranusie nie było tego dzwonka. Takiego damy dzynga po prostu, tak. Jak powinien być. Rozbawił mnie w tym momencie. No tak. A no i na duży plus też są hamulce hydrauliczne na pewno. No w tej cenie to taki standard. Nie, no w tej cenie to jest standard. Tak, ale no też fajnie, że są Shimano, a nie Tektor, nie? Przykładowo. No ale porównując go do innych rowerów, które mamy w Biker Budzek, osprzętowo, jeżeli chodzi o sam goły napęd, jest lepszy od Fusiona. Jest gdzieś na poziomie Linka, tylko że Link kosztuje 3200 i jest po prostu nie do dostania. Ten mamy za 2700 i stoi przed nami. Bo w tym roku jeszcze chodzi o dostępność tych rowerów, tak? Natomiast uważam, że bardzo udany model, bo czekamy jeszcze na Muranusa, jest chyba 5.0. Wiesz co, nigdy nie zamawiałem jeszcze tylu Onilusu co w tym roku i wszystko jest dla mnie niespodzianką, bo spływają tak, że tak powiem, partiami. No jasne. Teraz dostaliśmy te 4.0, przed chwilą 3.0 i to praktycznie się pojawia i znika, bo raz, że część klientów już zna, już chce, bo zna, a część przychodzi, patrzy na osprzęt, mówi, proszę pana, ja nie mam pytań, mi to pasuje. No jest bardzo konkurencyjne względem innych firm, jest mu tylko może dorównać. Po prostu Unibike jest bardzo korzystny też cenowo, natomiast Unibike'a też nie ma, a jak jest, no to nie ma tych wszystkich jak jest, modelów. Tego nie ma za chwilę, no taki jest czas, takie jest a Onilus jest teraz. Pokrótce wam umówiliśmy ten rower. Na koniec jeszcze ważenie. Tak, ale jeszcze zanim zakończymy, jak zwykle prosimy was, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym rowerze. Piszcie, o czym nie powiedzieliśmy, bo na pewno wszystko nie powiedzieliśmy. No nie. Piszcie, co byście chcieli wiedzieć o tym rowerze. I jeżeli posiadacie już może Muranusa, czy 3.0, czy 4.0, czy może 5.0, piszcie, jak się wam podoba, jakie wrażenia, co w tym rowerze jest według was dobre, a co złe. Chętnie się takimi uwagami podzielimy z szerszą, że tak powiem, publicznością. No tak. Dobrze, no to ważymy. Ważymy, tak jak obiecaliśmy, od kolejnych odcinków będziemy ważyć, no to i tego ważymy. Daj Dominik, masz. Tutaj przyrząd. Profesjonalny przyrząd do ważenia rowerów. Tak. Tam.
Moranus 4-0. Okej. Okay. O, LB. O. Daj na kilogramy najlepiej. Jestem kilogramy. O, będzie najlepiej. Hec. I co nam tutaj przywiał? I tutaj mamy 15-22. Czyli waga nie bodajże jest. Od 3-0, 300 gram czy 200 lżejszy. Tak. Nie jest to bardzo lekki to rower. Ze względu pewnie na osprzęt. Tak. Nie jest bardzo lekkim rowerem, ale umówmy się w tej cenie, z tym osprzętem, jeżeli chcemy po prostu sobie fajnie pojeździć dla samego siebie, nie myślimy o wielkim ściganiu, to ten rower jest jak najbardziej akceptowalny. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. A kolejna już niebawem. Także dzięki za dziś. Cześć. Cześć.